Ostatnio pojawiły się ataki na wojewodę Radziwiłła, że pochodzi z rodziny arystokratycznej, magnackiej. Co prawda, jego odnoga Radziwiłłów nie ma nic wspólnego z potopem szwedzkim, przeciwnie, stała w tamtych czasach po stronie króla. Śmieszy mnie takie postępowanie, bo zawsze można wyciągnąć komuś jakiegoś przodka, na przykład wyciągano, oczywiście dla żartu, Obamie, że jego pradziad kiedyś pożarł misjonarza. Dziedzictwo. Przeszłość to tylko przeszłość. Każdy łatwo przyzna, że było niewolnictwo, wyzysk i pańszczyzna. Lecz kogo dzisiaj w Polsce można winić za to, że pradziad był bankierem lub arystokratą? Po co bije się w piersi Francuz oraz Brytol, że przodek był w koloniach zwyczajnym bandytą? Dość manii przepraszania. Ludzie, bądźmy szczerzy, teraźniejszość i przyszłość to od nas zależy. A przeszłość, 100 pokoleń i z ręką na sercu, wszyscy przecież mieliśmy przodków ludożerców.